No hej, hej kochani, zaczął się listopad, a to jest miesiąc, który rozpoczynamy dniem Wszystkich Świętych. My tutaj też byliśmy na cmentarzu i mam w związku z tym dniem właśnie sporo takich przemyśleń, wglądów. Bardzo mi to dotknęło, że ludzie, którzy są mi bliscy albo w jakiś tam sposób się nasze ścieżki skrzyżowały kiedyś, często powtarzają mi, że chcieliby coś zrobić fajnego w życiu. Chcieliby wybrać się gdzieś, pozwiedzać więcej świata, wybrać się w jakąś podróż, doświadczyć czegoś, wybrać się ze mną na wyprawę. I tak wczoraj, jak sobie zaczynałem myśleć o tym, ilu z tych ludzi już nie ma, i zacząłem liczyć w myślach, no to wyszło, że kilkanaście osób, prawie 20 osób z tych istot, które chciały gdzieś ze mną pojechać i mówiły mi o tym, wręcz nawet niektóre się zarzekały, obiecywały solennie, że Chris, na następną wyprawę to już z tobą pojadę, no, albo w przyszłym roku, albo za dwa lata, albo teraz jeszcze nie mogę, bo dzieci, bo co, bo to. Miesiąc temu na przykład umarł mój kolega, dwa miesiące temu znajoma na białaczkę. I wiecie, to jest tak smutne i tak jednocześnie przejmujące dla mnie, że my nie mamy kiedy żyć, że to życie tak przecieka między palcami, tak przepływa i nie wiem, gonimy ciągle za czymś, ale tak naprawdę zapominamy o tym, co jest w życiu ważne, zapominamy znaleźć ten balans. O balansie może ty jeszcze powiesz, Aniu. No, ja też widzę, że ludzie najczęściej nie żyją pełnią życia. Nie żyjemy pełnią życia najczęściej. Ludziom się wydaje, że żyją pełnią życia, a tak naprawdę najczęściej czekają na to, łudzą się, że oni zaczną żyć kiedyś tam. Że jeszcze teraz co prawda nie żyją, bo może pracują na to, żeby zacząć żyć, żeby zacząć się realizować, albo mówią, odpocznę sobie na emeryturze, zrealizuję się na emeryturze, ale wiecie co, nie widziałam, żeby tak się stało. Nigdy. No. Nigdy. Życie jest tu i teraz, szczęście jest tu i teraz, rozwój jest tu i teraz, samorealizacja jest tu i teraz. Szczęścia nie ma w przeszłości, w przyszłości. Szczęście jest możliwe tylko tu i teraz. W tym dniu, w tej sekundzie, w tej chwili obecnej jest możliwe tylko szczęście. Nie ma go w przyszłości, nigdy i nie będzie, bo szczęście jest realizowane, odczuwane tu i teraz, w chwili obecnej. Też całe wiele lat czekałam, żyjąc w depresji, w lękach, we frustracji ogromnej, w czekaniu, że będzie lepiej, że to się zmieni, tamto się zmieni, że dzieci podrosną, a teraz po prostu no trudno, tak? Muszę cierpieć, bo kiedyś będzie lepiej. I to były mrzonki, które nigdy się nie miały zrealizować. I to mnie obudziło, jak dostałam w łeb po prostu. Dostałam, po prostu zobaczyłam tą prawdę i cierpiałam przez jakiś czas, a potem już zrozumiałam i już nigdy sobie tego nie zrobię. Nie odkładam szczęścia na później. Ja zadbałam o to, żebym była szczęśliwa każdego dnia. Każdego. Każdej chwili, codziennie. Do końca życia. Żeby niczego nie żałować. I ludzie, którzy są ciężko chorzy, którzy mają, nie wiem, stwardnienie rozsiane, którzy mają raka. Ta choroba ich tak zmienia i oni nagle mówią, mogę się realizować. To jest najlepsza rzecz, która mnie w życiu spotkała. Ja mogę być sobą. Jeśli przeżyją oczywiście. Jeśli przeżyją. No. I najczęściej jest tak, że... Wielu moich znajomych nie miało takiego szczęścia, niestety. Ale albo poddali się za szybko. A ja widziałam tych, którzy się zmienili, właśnie zmienili to swoją osobowość, to swoje widzenie świata, zaczęli się realizować, zaczęli po prostu żyć po swojemu i tacy przeżyli, w których nastąpiła głęboka zmiana wewnątrz. Czekaj, jak ja mam to pokazać? Mamy takie towarzystwo tutaj. Widzicie? To jest ta chwila. Po prostu piękne chwile. Pomiędzy. One żyją. Tak. Zagadały do nas też, potwierdziły to, o czym tutaj do was mówimy. Ci ludzie żyli. Żyli, przeżywali, zdrowieli, którzy właśnie zaczęli się realizować. Zaczęli
myśleć o sobie na pierwszym miejscu, bo nie możemy komuś pomóc, jeżeli nie zadbamy najpierw o siebie. Nie możemy uszczęśliwić nikogo, jeżeli najpierw my nie będziemy szczęśliwi. I tacy ludzie, jeżeli następowała w nich głęboka przemiana i zaczęli naprawdę żyć pełnią życia, po prostu zaczęli się pytać, co ja chcę, co mnie uszczęśliwia, a nie co chcą inni, co innych uszczęśliwia, tacy ludzie zdrowieli. Czasem mam takie zdanie, mi się pojawia w głowie, dusza jest egoistyczna. To wszystko się łączy mi gdzieś tam. Jezus powiedział, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. My nie możemy kochać innych. Jak siebie nie kochamy. Siebie tak. Nie kochamy i siebie nie postawimy na pierwszym miejscu. Dokładnie. Dusza jest egoistyczna. Tu chodzi o miłość własną, o takie poczucie szczęścia. Nikt go nam nie zapewni, nikt. I my nikomu go nie zapewnimy. Jeżeli sami nie potrafimy nawet siebie uszczęśliwić, a chcemy innych uszczęśliwiać, to jest niemożliwe. Musimy zmienić myślenie. I byłby świat pełen szczęśliwych, zdrowych, radosnych ludzi. Nawet chociaż lekko egoistycznych, ale to nic. Z takim zdrowym egoizmem, tak, w sensie kochania siebie samego, samorealizacji, nie budowania ego, jakichś tam struktur ego, masek i tak dalej, żeby się nad kimś wywyższyć. Po prostu, żeby czuć głęboko w sobie, w swoim ciele szczęście, codziennie. I to jest po prostu energia, która się niesie. I z tym się łączy też zdrowie. Po prostu. Bo tak jakby dusza, która się nie realizuje lub poczuje, że nie miała coś tu do zrobienia, a się nie realizuje, może uschnąć. Nie, mówi dziękuję, a może gdzieś indziej się tam odrodzę. Możemy tutaj już zakończyć, dobrze? I jest ciężka choroba, rak na przykład. Ludzie, którzy żyją z pasją, się realizują, oni żyją długo najczęściej, długowieczni, po prostu. Dokładnie. Dziękuję. Jeszcze taki apel na koniec, kochani. Nie piszcie do mnie, że pojadę następnym razem, albo za rok, albo jak mi dzieci podrosną, albo nie wiem, jak zrobię to, czy to, czy to. Bo to, nie chcę czegoś takiego słuchać. Bez sensu. Jak macie ochotę coś zmienić w swoim życiu, przejść transformację, naprawdę mocną transformację, powiedz, jakie tu się rzeczy dzieją, Aniu, jeśli możemy o tym powiedzieć. Dużo rzeczy jest takich bardzo prywatnych, bardzo mocnych, bardzo naszych. I wszyscy, którzy byli tutaj na tej wyprawie akurat mogą potwierdzić, bo w każdej osobie się coś zadziało takiego, że było to mocno, mega transformujące. Natomiast jeśli chcesz, czujesz się gotowa, gotowy na to, zapraszam. Jeśli nie, to po prostu nie pisz mi, że będziesz za rok, za pół roku, czy tam kiedyś. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Dla mnie ważne jest tu i teraz. Tak. Zapraszam na wyprawy. Powiedz Aniu, jak się tutaj czułaś jeszcze może a propos tego, co tu się zadziało. Tak. Wiecie co, ja zawsze wybieram intuicyjnie, wybieram sercem. Ja nigdy nie wybieram z umysłu. Ja się nie kieruję umysłem, ja używam umysłu, a kieruję się sercem. I ja po prostu zobaczyłam post o wyprawie do Maroko i po prostu poczułam, tak, ja chcę tam być, ja tam będę, jestem. Nie wiem, ja nie znam szczegółów, nie znam ceny. To jest nieważne. Kierujcie się tym, co poczujecie w pierwszym momencie, uczcie się tej intuicji. Nigdy mi się nie zdarzyło od wielu, wielu lat, żeby była brzydka pogoda, żeby ludzie nie tacy, żeby coś nie spiknęło, żeby, nie wiem, pociąg się spóźnił, samolot, żeby były trudności. Nie, wszystko płynie. Tak. Idziecie z intuicją, sercem, wszystko po prostu płynie i uczmy się tego, realizujmy to, bo tylko to jest, naprawdę się surfuje, wszystko jest piękne wtedy. I ja nigdy nie powiedziałam, nie pomyślałam, ojejku, nie pasuje mi ten termin, chciałabym, ale za drogo, chciałabym, ale termin mi nie pasuje. Nie ma czegoś takiego. Ja poczułam to Maroko, taka fala, buh, tak, jak intuicja mi zawsze, za każdym razem, jak coś takiego zobaczyłam, jakieś wyprawę, było takie buh, nie? Czy poczułam, nie wiem, Krav Magę nagle, żeby się zapisać, w życiu nie pomyślałam o tym. Poczułam po prostu takie, taki wulkan energii, który mnie wciąga, taka ekstaza, po prostu w momencie, kiedy o tym usłyszałam i ja wiedziałam, że to mnie wciąga, że to jest moje, że to jest przez intuicję, bo ja nic o tym jeszcze nie wiedziałam, nic. Nic nie wiedziałam, co to jest, nie wiedziałam w ogóle, ile kosztuje, w ogóle, gdzie jest Maroko. Ja nie wiedziałam, bo ja jestem kiepska z geografii, ja myślałam, że to gdzieś jest, gdzieś daleka Afryka, a to jest tutaj niedaleko Europy, naprawdę. Ja nie muszę wiedzieć, jeżeli ja umiem czuć i zawsze wszystko pięknie płynie. I ja nigdy nie powiem, coś jest za drogie, termin mi nie pasuje. A było drogo a propos? Było drogo? Nie będę się wypowiadać w ogóle na ten temat, bo to w ogóle jest jakaś abstrakcja, to co ja płaciłam.
hotele wynajmując, jeszcze z dziećmi jadąc. Na przykład byłam kilka lat temu na Dominikanie, 2 tygodnie z dziećmi w hotelu 5-gwiazdkowym. Wynudziłam się, w życiu się tak nie wynudziłam. Po prostu takiego obrzydzenia dostałam, że powiedziałam, żadnych więcej podróży zagranicznych, a w życiu bardzo mało. To właściwie była pierwsza wyprawa. Druga, bo pierwsza była do Bułgarii rok wcześniej. Tak nigdzie nie podróżowałam. Po prostu powiedziałam, takie nudy, takie zaprzeczenie ekologii, takie niszczenie środowiska, taka fikcja, piękny hotel, a na zewnątrz śmieci i tak dalej. Ja po prostu nie mogłam tego znieść. Ja się tak wynudziłam, że ja powiedziałam, następne lata zwiedzamy tylko Polskę. I akurat przed COVID. I to się miało zrealizować, ale po prostu tak poczułam, że nie jeździmy już, tylko zwiedzamy Polskę. Nie? I to się razem jakoś tak zbiegło. Ale po prostu teraz sobie nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie siedzieć w hotelu albo z biurem podróży takim po prostu wykupywać wycieczki, siedzieć w hotelu. Mi się to wydawało bezpieczne, zwłaszcza z dziećmi, ale teraz wiem, jak można rzeczywiście podróżować, zwiedzać świat. Przeżywać, doświadczać. Właśnie, za kilkakrotnie mniejszą cenę tak naprawdę, nie? Także, no, nie ma odwrotu, tak? Dziękuję Ci, Aniu. Super, dziękujemy. Pozdrawiamy Was z Maroko. Pięknego Maroko. Na dachu. Po zachodzie słońca, tak, jesteśmy na dachu tutaj, nad brzegiem oceanu, nad brzegiem Atlantyku. No i życzymy Wam tego spełnienia i tego, żebyście słuchali własnej intuicji i podążali ze swoim sercem. I żebyście żyli. I żyjcie na maksa, kochani. Tak jest. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Tak.